właśnie. Zaczynamy właśnie nowy cykl filmów, który będzie poświęcony przygotowaniu do wystawy. Wiele osób pytało o to, jak przygotować psa, jak go poduczyć do wystawy. Stąd pomysł na taką serię. Dziś zaczniemy od chihuahua i od tego, co w ogóle zacząć robić, aby myśleć o wystawach. Przede wszystkim musimy posiadać psa z rodowodem. No i jeśli gdzieś pojawia się na stronie internetowej informacja o tym, że wystawa odbędzie się w najbliższym jakimś tam czasie, miejsce, w którym ona się będzie odbywać, nam odpowiada, czyli to miasto, bo zazwyczaj wystawy organizowane są w większych miastach i decydujemy się tam wybrać, to wypełniamy formularz zgłoszeniowy, przesyłamy skan naszego rodowodu, naszego pieska i czekamy na odpowiedź. Zazwyczaj przychodzi odpowiedź po paru dniach twierdząca, że pies został zakwalifikowany, opłacamy opłatę, która jest obowiązkowa, nie możemy jej pominąć. Jest to opłata uzależniona jest oczywiście od tego, w jakiej klasie startuje nasz pies, czy to będzie klasa młodszych szczeniąt, czyli baby, czy klasa szczeniąt, juniorów, klasa otwarta, później jest klasa czempionów, klasy hodowlane są. Także tutaj już te opłaty są uzależnione od tego, w której grupie nasz pies będzie startował. Wielkość psa tutaj akurat nie ma żadnego znaczenia, także płacimy tyle samo za wystawienie psa w danej klasie, co osoba na przykład, która ma psa 10-krotnie większego. To tutaj akurat nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście tą naukę trzeba zacząć już kilka tygodni wcześniej. Dobrze jest się zgłosić na wystawę w ogóle w pierwszym terminie, bo zazwyczaj są 2 albo 3 terminy, no i za każdym tym terminem opłata jest wyższa. No i jeśli zgłaszamy się w ostatnim terminie albo w dniu wystawy, bo też często organizator pozostawia taką możliwość, to nie będziemy wpisani do tej księgi wystawowej, bo zawsze jest taki jakby plan wystawy i tam są wpisani wszyscy wystawcy, którzy zgłosili się odpowiednio wcześniej. To też taka fajna pamiątka dla nas. Zanim jeszcze w ogóle pomyślimy o tym, aby zdecydować się na wystawę, to musimy naszego pieska przyzwyczaić do chodzenia na ringówce. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że pies, aby jechał na wystawę, musi być zaszczepiony. I to zawsze jest sprawdzane, także pamiętajcie o szczepieniach na wściekliznę, nawet małych piesków. To jest warunek konieczny. Jeśli nawet opłacicie opłatę, przyjedziecie z pieskiem, a przy wejściu sprawdzą Wam książeczkę, na pewno sprawdzą, okaże się, że nie macie ważnego szczepienia na wściekliznę, to nie zostaniecie wpuszczeni, zostaniecie zawróceni, także to też trzeba o tym pamiętać. No i oczywiście musi nasz piesek chociaż trochę umieć chodzić na smyczy, ponieważ pies na wystawie, na ringu prezentuje się na ringówce. Czym jest ringówka? Ringówka jest takim sznureczkiem ozdobnym zazwyczaj, który zakładamy, działa na zasadzie albo takiej pętelki, jak tutaj widać, którą zakładamy naszemu pieskowi, delikatnie przyciągamy, i tutaj w ten sposób go prowadzimy. Ważne, aby ona była w kolorze albo kontrastowym do naszego pieska, albo bardzo zbliżonym. Wielu wystawców i wielu sędziów oczekuje, żeby ta ringówka była w kolorze kontrastowym. Czyli Timonek jest tutaj czekoladowy, to ma taką jaskrawo-zieloną ringówkę. Typów ringówek jest bardzo dużo, w różnych cenach. Dobrze, żeby była, jeśli Wasz piesek jest krótkowłosy, czyli tak jakby bardzo jego wygląd jest taki subtelny, aby ta ringówka była dodatkowo jakoś ozdobiona koralikami, frędzelkami, jakimiś sprzączkami, wtedy ona zdecydowanie lepiej wygląda i przyciąga wzrok. Jeśli natomiast Wasz piesek jest na przykład długowłosy, ma już długi włos, to możecie się zdecydować na ringówkę w jednolitym kolorze, bez zbytnich udziwnień i ozdób dodatkowych, ponieważ ona ma jakby nie odciągać wzroku od Waszego psa, który sam w sobie jest bardzo ozdobny, ale wtedy bardzo ważnym elementem jest ładna kokardka. Ale to się nie tyczy chihuahua, które są krótkowłose. Chihuahua długowłose też nie mają na tyle długiego włosa, aby na przykład robić kokardki. Nawet jeśli udałoby Wam się jakoś tą fryzurkę tam stworzyć, to ona jest zupełnie niepożądana na wystawie. Chihuahua nie wystawiają się w kucykach, tylko muszą bardzo naturalnie wyglądać. Od czego zatem zaczynamy? Przede wszystkim musicie przyzwyczaić Waszego pieska na początku do obroży, czyli na początek pierwsze jakieś tam dni Waszych ćwiczeń, to jest zakładanie mu obroży, aby w niej chodził przez ileś tam godzin w ciągu dnia, aby nie potrząsał głową, nie próbował jej ściągać, nie tarzał się celem jej zdjęcia, bo często chihuahuom się to zdarza, że nie chcą tolerować żadnych rzeczy, które mają na szyjce. Kiedy już to opanuje Wasz piesek, to do obroży podpinamy smycz. I na początku ten pies ma chodzić tylko z tą smyczą jakby luźną, przypiętą po mieszkaniu. Co kilka chwil, jak widzicie, Timonek w ogóle się już nie boi tego, bo często chihuahua boją się smyczy, nie chcą, w ogóle jej nie tolerują, uważają, że je zniewala i są z nich niezadowolone.
Kiedy zaczyna już chociaż troszkę tolerować naszą smycz, to my bierzemy ją w rękę i próbujemy z nim spacerować. Oczywiście on na początku będzie protestował, zatrzymywał się, ale od czego mamy smakołyczki? Pamiętajcie tylko, aby bardzo małym psom nie dawać smakołyków, lepiej posiłkować się ziarnkami karmy. To są i tak łakomczuchy, także będą na pewno chciały tę karmę zdobyć, te ziarenko i będą za Wami podążać. Kiedy już piesek chociaż troszeczkę umie chodzić na tej smyczy, nawet jeśli mu się zdarzy zatrzymywać, gdzieś tam próbować uciekać, w ogóle na początku nie zwracamy uwagi, przy której nodze chodzi, po prostu ma chodzić na tej smyczy, zaczynamy z nim spacerować po podwórku albo wybierać się na spacery. Oczywiście na początek w ogóle nie używamy ringówki, tylko obroża i smycz. Pamiętajcie, aby nie używać szelek, bo jeśli Wasz pies nauczy się chodzić na szelkach, nie będzie tolerował obroży. A choć akurat ciłały wolą chodzić w szelkach, obroże wiele z nich po prostu nie toleruje, dlatego tak ważnym jest to, aby zacząć od obroży, nie od szelek. I zaczynamy naszego pieska wyprowadzać na spacery, po prostu na smyczy. Też na początku nie zwracamy w ogóle uwagi, przy której nodze chodzi, dopiero po pewnym czasie pamiętamy o tym, aby go trenować przy lewej nodze. Pies zawsze po ringu chodzi przy lewej nodze, poruszamy się w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. I sędzia zazwyczaj stoi w środku i ma możliwość obejrzenia naszego psa, czyli gdyby nasz piesek po prawej stronie, on po prostu sędzia by go nie widział. Byśmy my go zasłaniali, dlatego ta zasada, pies chodzi przy lewej nodze i dobrze jest w ten sposób trenować, aby pies po prostu się przyzwyczaił, że ma chodzić przy lewej nodze. No i oczywiście ostatnim elementem jest później zakładanie ringówki i prowadzenie pieska na ringówce. Nie może się już szarpać, ponieważ jak widzicie, ona działa na takiego, w zasadzie takiego zacisku, więc jeśli zacząłby się bardzo szarpać, to zaczęlibyśmy go podduszać. Stąd tak ważnym elementem jest ta początkowa nauka. No i oczywiście oprócz tego, że piesek chodzi po ringu, to jeszcze musi się zaprezentować stojąc. No i to jest też taki element dość trudny, zwłaszcza w przypadku szczeniąt. Tutaj jak widzicie, Timon ma z tym problem. I oczywiście sędziowie rozumieją to, że to jest mały piesek, że jest jeszcze szczeniakiem, że ma problemy z pewnymi rzeczami, trudno mu ustać na miejscu, ale warto jednak troszkę próbować go utrzymać w takiej pozycji stojącej, kiedy on musi tutaj nam stać. Timonek, tutaj podtrzymujemy go za dupkę w taki sposób, aby on stał. Oczywiście jak widzicie, on troszeczkę nie tutaj robi to nieporadnie. Ćwiczymy to dopiero od kilku dni. Pamiętajcie o tym, aby na wystawie sobie założyć tutaj na szyję ringówkę. Dzięki temu macie dwie wolne ręce i możecie Waszego pieska podtrzymywać. Niektórzy tutaj pod brzuszek podtrzymują. To musicie wypracować sami technikę i próbować Waszego pieska jakoś tam zachęcać, aby stał. Jak widzicie, on stoi taki podkurczony, ale jeśli Wam się go uda chociaż w takiej podkurczonej pozycji utrzymać przez chwilę, to już jest sukces. No i oczywiście to trzeba trenować przez kilka tygodni. To nie jest tak, że tydzień przed wystawą zaczniecie i nauczycie Waszego psa stania. Na pewno to się nie uda. No i trzeba tutaj sporo cierpliwości jednak wykazać i poświęcić, aby nasz piesek to pojął, o co nam chodzi. Timonek, stój. Stój, piesek. Stój, misiu, stój, stój. Nie, nie siadaj. No, akurat teraz średnio mu to wychodzi. Bywało lepiej. Spróbujemy przy użyciu jakiegoś smakołyczka. Może uda mi się pokazać Wam, jak tutaj Timon się zachowuje. Timon, stój. Nie, nie, Timon. Timonek, co ty robisz? No dobra, jednego dostaniesz normalnie. Jak widzicie, to wcale nie jest prosta rzecz. Łapkę, łapkę, Timon, nie. Chodź, misiu. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Stoisz, stoisz. Widzicie, chodzi o to, żeby to ciało było trochę wydłużone. Nóżki powinny być wyprostowane. Timon. No i tak, metodą prób i błędów. Chodź tu. Timon, nie. Co to za zachowanie? A w ogóle co ty robisz z tymi łapkami? Nie, 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 nie. Nie, tak misiu. Chodź, chodź, chodź. Oczywiście jest trochę przy tym zabawy. Ale jak już Wam się uda Waszego pieska tym oswoić, no to jest naprawdę duży sukces. No jak widzicie, Timonowi wychodzi to jeszcze różnie, ale jest jeszcze młodziutki. Ma dopiero skończone 4 miesiące, zaczął 5 miesiąc, także myślę, że za kilka tygodni na pewno będzie to szło lepiej. Poza tym starsze psy są też spokojniejsze. Jak widzicie, Timon ma problem, żeby usiedzieć w miejscu.
i troszeczkę wariuje. Kolejną rzeczą, o jakiej musicie pamiętać, to na wystawie dostosować strój kontrastowy do koloru waszego psa. Czyli jeśli wasz piesek jest ciemny, to ubieracie się na jasno. No i przed samą wystawą przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby pieska wykąpać, czyli dzień wcześniej go kąpiemy. Dobrze wybrać szampon napuszczający. Jeśli kupujecie nowy szampon, którego wcześniej nie używaliście, to warto przetestować go kilka dni wcześniej, abyście wiedzieli, jak pies po nim wygląda, czy nie jest za bardzo sklejony. Timon, a co ty taki się pobudziłeś? No, czy nie jest za bardzo posklejany, bo różne szampony różnie mogą działać na sierść waszego psa i się może okazać, że produkt, który kupiliście, akurat się nie sprawdza i na wystawie wasz pies będzie wyglądał jakoś nieciekawie. Także też o tym trzeba pamiętać. Wyczyśćcie uszy waszemu pieskowi. To jest niedopuszczalne, aby pies na wystawie miał brudne uszy. Umyjcie mu zęby, wyczyśćcie oczka przed samym wejściem na wystawę, ponieważ czułałom czasami oczka łzawią. No i jeśli ma za długie pazurki, to oczywiście je obcinamy. To tyle najważniejszych rzeczy. Za chwilkę wyjdziemy na podwórko i pokażę wam, jak Timon chodzi na ringówce, bo to akurat wychodzi mu zdecydowanie lepiej niż stanie. No ale myślę, że kilka tygodni jeszcze i to zostanie opanowane, nie Timon? A po tym, no i myślę, że to by były takie najważniejsze rzeczy. Dziękuję wam za uwagę. A na koniec tego filmu pojawi się taki krótki filmik, na którym będzie widać, jak Timonek chodzi na ringówce po dworze. Pamiętajcie też o tym, jeszcze właśnie o jednej rzeczy powiem, że nie wszystkie wystawy odbywają się w budynkach, niektóre odbywają się na dworze, zwłaszcza w okresie letnim. Dlatego warto jakby już wcześniej przewidywać, gdzie najbliższa wystawa będzie i w taki sposób trenować. Jeśli wystawa jest w budynku, to chodzimy jakby po pomieszczeniu, staramy się wybrać z psem na przykład do, pomijając już te nasze mieszkania, ale wybieramy się w takie miejsca, gdzie są jakieś inne zapachy, na przykład na dworzec kolejowy, PKP czy PKS. No wiadomo, że nie wejdziemy z psem do hipermarketu, bo to akurat pewnie nam ochrona nie pozwoli, ale są takie miejsca, gdzie możemy naprawdę śmiało sobie wejść z naszym pieskiem i tam poćwiczyć troszeczkę, poruszanie się w takich głośnych, betonowych budowlach. No i to na pewno da mu jakąś już wiedzę o tym, gdzie on będzie. Jeśli natomiast wystawa jest na dworze, na boiskach najczęściej się te wystawy odbywają, wtedy trenujemy na podwórku albo na jakichś łąkach, na boiskach, tam gdzie były inne psy, inni ludzie i wtedy nasz piesek, Timonek, co ty robisz? I wtedy nasz piesek się jakby oswaja z chodzeniem po trawie. No nie wszystkie psy mają taką możliwość na co dzień. Moje psy właściwie wolą bawić się na trawie niż chodzić po jakichś chodnikach, ale jeśli mieszkacie w mieście, to wasz pies pewnie częściej spaceruje po chodniku niż po trawie czy po jakiejś łące. Także wtedy warto dostosować trening do miejsca, gdzie ta wystawa się odbędzie. Także to chyba są takie najważniejsze rzeczy, które dotyczą wystawiania chihuahua. Pamiętajcie o tym, aby zabrać na taką wystawę tą ringówkę, żeby o tym nie zapomnieć, ponieważ kupno takiej ringówki w dniu wystawy, oczywiście jest to możliwe, jeśli byście zapomnieli, ale ta ona będzie dwukrotnie droższa niż normalnie, także no wiadomo, ostateczność, ale lepiej tylko nie zapomnieć i nie musieć wydawać pieniędzy bez potrzeby. Dobrze jest też tą ringówkę, którą będziecie używać na wystawie, tak jakby trenować z nią na co dzień, aby piesek ją znał, aby to nie był nowy produkt, który jeszcze tak jakby się z nim nie oswoił, nie znał jego zapachu. To też taka ważna rzecz, która na pewno wam pomoże w czasie wystawy. Także życzę wszystkim, aby wasze pieski zdobywały jakieś tam nagrody, jeśli zdecydujecie się brać udział w wystawach. Przede wszystkim potrzeba wam cierpliwości i takiego zaangażowania. I przede wszystkim nie nastawiajcie się na to, że wasz pies musi wygrać. To traktujcie jako zabawę dla was i dla waszego psa. Wtedy ani wasz pies nie będzie się męczył, ani wy nie będziecie jakoś tam szczególnie zestresowani i jakoś wszystko się dobrze poukłada. To ma być zabawa i taka zdrowa rywalizacja, a nie chęć zwycięstwa za wszelką cenę. Także pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, do odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz do oglądania filmów na kanale YouTube. Pozdrawiam.